Dzień dobry, YouTube, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj dzień pełen ekscytacji. Słuchajcie, jadę zamówić firanki do mieszkania, później do fryzjera, będziemy coś mądzić z moimi włosami. Oczywiście o fryzjerze opowiem wam później, bo też padały komentarze w filmach, do kogo chodzę w dębicy i kogo mogę polecić, i polecam Konrada z czystym sercem, ale to później. I później po południu spotkanie z wami, także mamy zarezerwowane dwie ławki, dwa stoliki, nie wiem jak tam operator załatwił. W każdym razie widzimy się na rynku, super, nie mogę się doczekać. Zbieram się na obroty, bo może mi braknąć czasu, znając moją osobę. Hej YouTube, jak wiecie... Ja już się witałam, kochanie. Ale ja się jeszcze nie witałem. Jak wiecie, mamy dzisiaj spotkanie z naszymi widzami, ma przyjść kilka osób, spotykamy się na rynku w Dębicy i operator wpadł na pomysł, że kupimy sobie kliszę do Instaxa naszego i z naszymi widzami będziemy sobie robić zdjęcia. Pamiątka dla nas. Pamiątka, także... przeleciałem wszystkie sklepy RTV, AGD i w Dębicy i niestety na już nikt nie ma takich klisz. Jest, myśleliśmy, że bez problemu dostaniemy klisze. Także trochę późno się obudziliśmy, ale... No ale cóż, no niestety... No nie sądziliśmy, że nie dostaniemy. Tak, myślałem, że w RTV Euro AGD będzie, a... Jest, ale dopiero na pierwszego. Zamówienie trzeba złożyć. Trzeba zarobić zamówienie i dopiero przyjedzie. Także tak długo nie możemy czekać, a... Spotkanie dzisiaj. Bo spotkanie dzisiaj. Jeszcze przejadę się po centrum, po rynku. Tam jest kilka sklepów fotograficznych. Zobaczę, czy oni coś takiego mają. Jak mają, to super, a jak nie, no to kiszka. No ale co? Życie! Życie. Trzy zdjęcia. Nie, jest chyba trzy tam na tej starej kliszy. Właśnie wyszłam z Werony, z mamą, z Dominikiem. Zamówiłam nowy panel do kuchni, zamówiłam nowe firanki do sypialni. Wizja, którą przedstawiła mi pani Kasia, bo zawsze zamawiam u pani Kasi, po prostu genialna, bardzo mi się podoba. A wy zobaczycie je trochę później, bo niestety no, nie da rady uszyć ich na nasz wyjazd, tylko po prostu będą uszyte trochę później i zamówimy sobie kuriera, bo jeden wymiar muszę mieć w 100% pewny, żeby po prostu panel nie był za krótki, dlatego wstrzymaliśmy się też z zabraniem firanek z nami samochodem, tylko po prostu prześlemy je później. Czym? Kurierem, dobra. Brakuje mi słowa. W każdym razie teraz ja uderzam do fryzjera, bo Konrad już tam na mnie czeka i będę miała obsługę kilka minut. Ja właśnie wychodzę od fryzjera. Odświeżenie, lekkie cięcie. Miała być grzywka. Chciałam grzywkę, ale Konrad mi odradził. A do fryzjera chodzę Konrad Osłuch. Ja wam zresztą wrzucę namiary pod filmem. Nagrałam dla was wątek pod salonem, pod Lidlem w Dębicy, ale niestety samochody w jedną, w drugą i prawie w ogóle mnie nie było słychać. Także jestem w domu, już włoski gotowe, bardzo mi się podobają, zresztą ja zawsze jestem zadowolona z wizyty u Konrada, chodzę już od lat. Wcześniej chodziłam do innego fryzjera i słuchajcie, ja miałam włosy blond, miałam posemka, moje włosy były w stanie naprawdę opłakanym. Zresztą ja mam włos cienki, tak jak Konrad powiedział, że włosy cienkie to są włosy, które nie nadają się do rozjaśniania. I ja właśnie jak udałam się z polecenia mojej koleżanki do Konrada kilka lat temu, tak nadal chodzę i jestem bardzo zadowolona. Też wiele z was mnie pyta, do kogo chodzę w Dębicy, także odpowiedź już znacie, Konrad Osłuch. Miałam też przeprowadzony zabieg Olaplex, na pewno część z was o tym zabiegu słyszała, zresztą jest dość popularny teraz na YouTubie. Dodał mi właśnie Olaplex do farby i mówi, że no ten zabieg jednak trzeba powtarzać, żeby zobaczyć efekty. Zobaczę, może sobie ten zabieg kupię u niego i sobie sama zrobię w Dublinie. No nie wiem, zobaczę, jeszcze z nim porozmawiam. W każdym razie dodał mi dzisiaj Olaplex do farby. Będę jeszcze raz u niego przed wyjazdem, ale to już pod koniec urlopu. To również przeprowadzimy zabieg Olaplex, no i zobaczymy. Bo tak jak powiedział, ja wam przed tym powiedziałam, ten zabieg jednak trzeba powtarzać, żeby zobaczyć różnicę. Ale też mi powiedział, że pyta się mnie Aga, czy chodzisz w mokrych włosach spać. Ja mówię, że nie, ale chodzę w takiej kicie związanej u góry. I mówi właśnie, że te włosy na końcach nie są nawet tyle przesuszone, ale takie umęczone. Także niestety teraz luźny kucyk, nie ma koków. Ale tak, to stan moich włosów jest naprawdę rewelacyjny. Zresztą ten stan, jaki jest na dzień dzisiejszy, zawdzięczam Konradowi, bo to on prowadzi moje włosy już od kilku lat. Także są naprawdę zdrowe, z blaskiem, nie są suche, nie są zniszczone, nie kruszą się tak jak włosy właśnie po rozjaśnianiu. Także jeżeli szukacie dobrego fryzjera w Dębicy, to wiecie, gdzie Agi już chodzi. Dobra, ja teraz idę pomóc mojej mamie, bo moja mama wróciła z zakupów, muszę
jej pomóc ogarnąć zakupy, czy co do piwnicy, to do piwnicy, tak jak jakieś warzywa czy owoce na jutro, a to co do lodówki, to do lodówki. Przebieram się, jeszcze mam chwilę czasu. Operator był na tyle kochany, że odkurzał mieszkanie, także ja nie muszę odkurzania, chociaż chodzę w butach, zaraz nie skrzyczę. Ja już jestem ogarnięta, poprawiłam makijaż, przebrałam się w kombinezon, który pokazywałam wam w holu zakupowym. To jest kombinezon z Pull & Bear, jest bardzo fajny, przewiewny i do tego ubieram te wysokie buty, ponieważ ja jestem niska, a fajnie jak mnie tak troszeczkę podniesie do góry, także zaraz wychodzimy, aparat do torebki, telefon do torebki i idziemy na rynek spotkać się z wami. Nie uwierzycie, kciuk dla Agi. Jestem ogarnięta na 110%. Jesteśmy już przed czwartą. Nie wierzę. Po prostu dostałam takiego kopa od operatora, że nie miałam wyjścia, tylko musiałam się ogarnąć przed czasem. Unreal. Operator się kładzie, tak. Dziwam, ja też się kładzę. Jest 23 minuty przed czasem i jesteśmy już pod parasolami. Haha, przyszłam pierwsze przed wami! Jesteśmy już po spotkaniu, tak jak wam mówiłam na snapie, tak samo jeszcze tutaj powtórzę we vlogu, że nie nagrywałam nic na spotkaniu, bo nie chciałam krępować niektórych osób, ponieważ nie każdy chciał się pokazać, dlatego stwierdziłam, że nie będę nic vlogować. W każdym razie chcę wam serdecznie podziękować, naprawdę było nam bardzo miło poznać każdą z was. Spędziliśmy naprawdę przemiło czas, pozdrawiamy was serdecznie. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać w przyszłym roku. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało przylecieć albo przyjechać do Polski. Jeżeli tylko będziemy na urlopie w Polsce, to na pewno organizujemy kolejne spotkanie.